Cześć moi drodzy, dalsza część jeśli chodzi o Peugeota Speedfight tego białego. Zobaczcie co znowu odkryłem tutaj, chcąc zrobić porządek z gaźnikiem. Zobaczcie moi drodzy, fajny gaźnik, elegancki, nie? Świetny, sportowy, czerwony. Podejrzewam, że chiński, bo na pewno nie był drogi, był tani. Totalna podróba Delorto. Plastikowa obudowa, zobaczcie co jest w środku. Już tutaj palcem przetarłem. Zobaczcie jaki syf. Ale zobaczcie dalej. Zobaczcie co się stało z farbą, która tu jest nałożona na ten gaźnik. Cała się złuszczyła pod wpływem benzyny. No i wszystko wpada do dysz, do kanałów. I jak to ma moi drodzy jechać? Jak to ma jechać? Co powiecie? Co powiecie? Czy warto kupować tani chiński gaźnik, który ładnie wygląda? Wiem, że ludzie jedzą oczami. Odnieście się sami do tego. Co? Moi drodzy, jestem ciekaw waszej opinii. Pozdrawiam.